Witajcie, kochani. W tym szczególnym dniu chciałbym się podzielić Bożym Słowem i przypomnieć nam, jaką pozycję mamy w Panu Jezusie Chrystusie, co dla nas wywalczył, gdzie nas posadził, w którym miejscu nas umieścił. Z tego względu, że żyjemy w czasach, żyjemy w otoczeniu. Niektórzy mówią o cywilizacji śmierci, bo z jednej strony, wiecie, tyle się mówi o dobrych rzeczach dla człowieka. W zasadzie wszystko, co nas otacza, ma polepszać sytuację jednostki. Dużo się mówi o prawach jednostki, o uprawnieniach, o udogodnieniach, o wygodzie ludzi. Natomiast z drugiej strony mamy do czynienia z takimi sytuacjami, zjawiskami jak aborcja, jak nazywanie dzieci, które są poczęte, a które znajdują się w łonie matki, a to w zasadzie już bez rozróżniania na który miesiąc, i nazywanie tychże istot pasożytami, dążenie do tego, żeby w każdej chwili można było zakończyć to życie. Żyjemy w takim świecie i niektórzy mówią na to cywilizacja śmierci. Myślę, że jest w tym trochę racji, jest duże zakłamanie. Żyjemy w czasach, w których paradoksalnie życie jest w pogardzie. Życie jest w pogardzie i widzimy to szczególnie w sytuacjach takich wojennych, w których ktoś postanawia, napędzając machinę takiej agitacji, kłamstwa, zaatakować inny naród, posyła żołnierzy, posyła wojska, broń używa, ginie wielu niewinnych ludzi, którzy nie zasłużyli na takie traktowanie, w niczym nie przyczynili się do tego, żeby jakikolwiek konflikt mógł wybuchnąć. Słyszymy o tym, że co rusz w różnych krajach dochodzi do zamachów terrorystycznych, niedawno w Moskwie. My już jesteśmy troszkę, wiecie, uśpieni na te wiadomości, przywykliśmy do tych wiadomości, ale niezmiennie od wielu, wielu tysięcy lat działa przeciwnik, o którym Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, powiedział, że przyszedł złodziej, którego zadaniem, celem jest to, aby niszczyć, żeby wytracać, żeby stłamsić człowieka, używając takich brzydkich słów, zgnoić go i unicestwić na zawsze. I to jest cel właśnie tego złodzieja, ale cała nadzieja jest właśnie w tym i ratunek, że kiedy Pan Jezus mówił o tym, że jest na tym świecie ktoś, który dąży do unicestwienia człowieka, do jego zniszczenia, to podkreślił, że On przyszedł. Przyszedł po to, żeby owce mogły żyć, żeby ludzie mieli życie i to życie w obfitości. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały, ja jestem dobrym pasterzem, a dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Kochani, i w tym dzisiejszym świecie, w którym życie ludzkie jest w pogardzie, życie ludzkie jest niczym, jest zerem, jest deptane, gdzie życie ludzkie straciło zupełnie wartość i przestało się liczyć, Jezus ma odmienne zdanie i Jezus mówi, że On przyszedł, aby owce, aby ludzie, aby każdy człowiek, który zwróci swój wzrok na Jezusa, miał życie, żeby obfitował. Ja dzisiaj chcę przypomnieć nam, co mamy w Jezusie Chrystusie, dlatego że, wiecie, w życiu chrześcijanina przychodzą też takie chwile, kiedy napór sił ciemności, kiedy różne okoliczności, kiedy ataki diabła powodują, że jesteśmy przytłumieni, że jesteśmy stłamszeni i gdzieś w pewnym momencie, kiedy nawet nie w skali makro, mając tu na uwadze właśnie wojny, różne zamachy, kiedy w skali mikro widzimy śmierć, ocieramy się o nią, kiedy praktycznie możemy ją dotknąć, kiedy czujemy jej zapach, bo na przykład odchodzi ktoś bliski, kiedy choroba niszczy naszego bliskiego, kiedy słyszymy o ludziach, którzy gdzieś tam popełniają samobójstwa, a byli nam znani, wtedy
przychodzą takie myśli, przychodzi chwila refleksji, zadumy nad tym, po co tak naprawdę tutaj jestem, czy moje życie ma sens. Myślę, że każdy z nas uczciwie może powiedzieć, że zadawał już sobie takie pytanie, że doszedł do tego momentu, kiedy w tym pędzie, kiedy mógł się zatrzymać chociaż na chwilę i kiedy zaczął się zastanawiać, takie myśli przyszły, czy to wszystko ma sens. Kochani, ja dzisiaj chcę podkreślić, że ma sens, tak jak już słyszeliśmy na początku, o tym, co mamy w Jezusie Chrystusie, o tym, dlaczego tutaj jesteśmy, przez kogo tutaj jesteśmy i co On nam zagwarantował. Ja dzisiaj chcę podkreślić i jeszcze raz pokazać, że życie ludzkie w związku z ogromem Jego miłości, w związku z Jego darem miłości nabrało znaczenia i ma sens. Tym, co nieodwołalnie nadaje życiu ludzkiemu wartość, jest miłość Pana Jezusa. Kochani, On powiedział i też tak zrobił. Powiedział, że nie ma większej miłości nad te, gdy kto swoje życie kładzie za przyjaciół swoich. I On to życie oddał. I kochani, z mojego punktu widzenia, ofiara Pana Jezusa, i to wyznaję i w to wierzę, że nadała mojemu życiu unikatową, jedyną wartość, którą mam właśnie w Nim. I też wierzę, że i wyznaję to, że każdy mój bliźni jest tak samo kochany przez Pana Boga, przez Pana Jezusa, jak ja. I przez to wyraża się moja miłość. I właśnie dlatego wyraża się moja miłość. Jestem zobowiązany do tego, żeby innych traktować jako ludzi cennych, jako ludzi, za których została zapłacona najwyższa cena. Pan Jezus powiedział, że każde życie jest cenne w Jego oczach. Każda istota ludzka ma wartość. Powiedział też, że owce słuchają Jego głosu i dlatego ja chcę słuchać głosu najlepszego pasterza, który mnie prowadzi, i chcę wyznawać, że mając na uwadze też przykazanie, największe przykazanie, drugie największe przykazanie, przykazanie o miłości do bliźniego, chcę mieć to na uwadze i chcę przelewać swoją miłość na moich bliźnich. I o tym dzisiaj będę mówił. Po pierwsze, podkreślę wartość, obdarowanie, poziom obdarowania człowieka przez Pana Jezusa i również wyrażę, czy przypomnę pewne zobowiązanie, pewien aspekt zobowiązania, który się będzie odnosił szczególnie do nas, ludzi wierzących, do naszego zadania, które my mamy, aby je wykonać. Zadanie dane nam przez Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzmy, kochani, list do Efezjan. I apostoł Paweł w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie zawarł tam następujące słowa. Efezjan, list do Efezjan, pierwszy rozdział, trzeci werset. Znany bardzo, często modlimy się, często wyznajemy to. I brzmi on następująco. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Kochani, cztery rzeczy chciałbym podkreślić, które składają się na ten werset i które ja sobie wynotowałem i nad którymi rozmyślałem. Po pierwsze, co takiego się wydarzyło, co miało wpływ na moje życie, na moje i twoje życie. Czytamy tutaj, że człowiek został ubłogosławiony, że inne tłumaczenia mówią, że człowiek został napełniony, że człowiek został obdarzony. Kochani, to, co Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa dał nam, jest darem. Jest czymś, co dostaliśmy za darmo. Nie musimy za to płacić. Nie musimy zasługiwać. Nie musimy silić się na to, żeby spłacić nasz dług, bo nie ma żadnego długu. Dług został spłacony, cena została zapłacona przez Pana Jezusa Chrystusa. Odniosę się tutaj do słów, które były czytane też na naszym nabożeństwie przez pastora, kiedy usługiwał z Księgi Izajasza z 55 rozdziału. Pierwsze dwa wersety, tam słowa są zapisane następujące. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wóta, którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko.
Kochani, Izajasz mówił o kupowaniu, ja się zastanowiłem, dlaczego używa słowa kupowanie, skoro jest tam wskazane, że bez pieniędzy. Generalnie zasadą jest i taką logiką, że z transakcją kupna-sprzedaży, z zakupem wiąże się taka ekwiwalentność świadczeń. Każda ze stron ma coś do spełnienia. Jeżeli ja idę kupować dany towar, to przychodzę, zapoznaję się z towarem, wybieram i płacę określoną cenę. Moim zobowiązaniem, moim obowiązkiem jest uiścić cenę. Druga strona może żądać ode mnie ceny. A tutaj w tym przypadku Izajasz mówi, przyjdź, kupuj, ale bez pieniędzy. Nie musisz mieć niczego, żeby za to zapłacić. Zasadą jest też, kochani, że im więcej pieniędzy wydamy za coś, tym bardziej jesteśmy bardziej z daną rzeczą związani, tym trudniej nam jest coś stracić, tym bardziej przeżywamy uszkodzenie danej rzeczy, czy jej utratę. Dobrze wiem, o czym mówię, bo mam dzieci i te dzieci dosyć w szybkim tempie niszczą nowe rzeczy, za które została uiszczona jakaś cena. Izajasz mówi, przyjdźcie i kupujcie, ale bez pieniędzy. Kochani, wydaje mi się i takie jest moje zdanie, że w tym jest podkreślenie, że ty i ja musimy mieć świadomość, że mimo, iż dostajemy coś za darmo, to nie możemy deprecjonować wagi tej transakcji, musimy do niej podejść jak najbardziej poważnie. To nie jest zabawa, to nie jest przychodzenie po jakąś jałmużnę, to nie jest rzucanie ochłapów, ale to jest podejście do daru, za który została zapłacona najcenniejsza cena. Ta cena była najwyższa. Jeżeli przychodzisz do tego, który jest dawcą życia, do tego, który daje coś za darmo, do Jezusa Chrystusa, który daje zbawienie za darmo, z łaski, musisz podejść do tego jak do zakupu najcenniejszej rzeczy. Musisz mieć tą świadomość, że ktoś zapłacił za to cenę i nie można tego lekceważyć. W Ewangelii Mateusza znajdują się takie słowa w 13 rozdziale od 44 do 46 wersetu. Kiedy tak myślałem nad tym słowem z Izajasza, te słowa do mnie przyszły. Podobieństwo Pana Jezusa, do czego przyrównał Królestwo Niebios, czyli to, co dane jest, co jest oferowane przez Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział tak w tych przypowieściach, podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Pamiętajmy zatem, że każdy z nas, jeżeli pojednał się z Chrystusem, jeżeli znalazł pojednanie z Bogiem w Chrystusie, otrzymał cenną rzecz. Otrzymał rzecz, za którą została zapłacona najwyższa cena. To jest ten skarb, to jest ta perła, które mamy obowiązek strzec, ale które też powodują, że możemy podnieść do góry głowy i powiedzieć, pomyśleć, mam coś najcenniejszego, zyskałem coś, nie musiałem nic płacić, ale zyskałem coś najcenniejszego w moim życiu, nie chcę tego stracić, będę o to dbał, będę tego pilnował, będę otaczał to godną uwagą. Jeśli jeszcze nie nabyłeś tego wyjątkowego skarbu, to pamiętaj, i to też jest zawarte w księdze Izajasza, w tych wersetach, które mówią zaraz po tym zawołaniu, przyjdźcie i kupujcie bez płacenia. Tam również pisze, że musisz coś zrobić, żeby pojąć wartość, żeby pojąć cenę, żeby zrozumieć to i przyjąć tą cenę, tą wartość, jaka została dana za ten dar. Musisz przyjść do tego, kto sprzedaje, kto daruje, ofiaruje. Musisz nastawić swojego ucha, musisz wsłuchać się uważnie w sens tego zawezwania, w sens tego wezwania i musisz zawrzeć z nim przymierze, umowę kupna, ale bez płacenia z twojej strony. Kochani, i to jest tyle, co chciałbym powiedzieć na temat tego, że zostaliśmy ubłogosławieni, zostaliśmy obdarowani i napełnieni.
kto nas obdarował, kto mnie obdarował. Ten fragment mówi, że Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, Pan Bóg podzielił się z nami ludźmi. Pan Bóg, sam Pan Bóg podzielił się ze mną i z Tobą swoim najdroższym, najukochańszym Synem. On, Boże Słowo mówi w innym miejscu, że On za nas uczynił Pana Jezusa grzechem. I pomyśl teraz o tych strasznych, najgorszych grzechach. Jezus Chrystus został uczyniony tymi grzechami. Został obciążony tymi grzechami. Został obciążony hańbą, tak że na krzyżu cierpiał przez to, że został oddzielony od Pana Boga. Kiedy wołał Eloi, Eloi, lama sabachthani, co się wykłada, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Najgorsze grzechy zostały włożone na Pana Jezusa. W ten sposób został oddzielony od Jezusa Chrystusa, od Pana Boga. Pan Bóg poświęcił swojego jedynego Syna, Boga, dla mnie, znając doskonale moje słabości, znając mój stan, moje zachowanie, moje życie, On zdecydował się poświęcić Go. To jest dar, który On ofiarował. Kochani, kolejna rzecz, trzecia. W kim zostałem obdarowany? Ten fragment mówi: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie. Zostałeś i ja zostałem obdarowany w Chrystusie i tylko dzięki Niemu i tylko przez Niego. Kochani, nikt inny nie jest mi potrzebny, ponieważ wszelkie duchowe dobrodziejstwo, błogosławieństwo niebios jest zawarte w tym imieniu, w tej osobie. I dlatego Piotr i Jan, kiedy stali przed Radą Najwyższą, procesowali, czy byli oskarżani przez Radę, przez faryzeuszy, przez uczonych w piśmie, przesłuchiwani, kiedy uzdrowili chromego, kiedy z tego powodu powstało wielkie zamieszanie, wyznali tak, i o tym czytamy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, w 12 wersecie, i oni to mówili z odwagą i z pełnym przekonaniem. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Kochani, i o tym musimy pamiętać, że tą jedyną osobą, w której zostaliśmy, w której i przez którą zostaliśmy ubłogosławieni, jest Jezus Chrystus. I szukanie innych osób, pokładanie nadziei w innych rzeczach, tak naprawdę jest odwracaniem się od zbawienia, jest porzucaniem zbawienia, jest zamykaniem sobie drogi do zbawienia, bo tylko Jezus i tylko przez Niego mamy dostęp do Boga poprzez zbawienie. Czwarta rzecz, ostatnia, jeśli chodzi o mój komentarz do tego wersetu, czym zostałem obdarowany? Ten fragment mówi o duchowym błogosławieństwie niebios, inne tłumaczenie mówi o duchowym dobrodziejstwie nieba. I na samym początku pastor już wymienił tutaj kilka rzeczy i wiecie, można byłoby wymieniać wiele, wiele rzeczy. Ale ja chciałbym się odnieść do, tak mi się wydaje, tej jednej głównej, w której zamykają się wszystkie błogosławieństwa płynące z krzyża, z ofiary Jezusa Chrystusa dla człowieka. I kiedy tak nad tym myślałem, kiedy analizowałem Boże Słowo, doszedłem do wniosku, że największym duchowym błogosławieństwem, jakie niesie za sobą przesłanie osoba Jezusa Chrystusa, jest zwycięstwo życia nad śmiercią. W chwili, kiedy Pan Jezus został wzbudzony z martwych przez Pana Boga, kiedy został posadowiony wysoko, wysoko. Biblia mówi, że został posadowiony nad wszelkimi władzami, zwierzchnościami, nad wszelkim panowaniem, nad wszelkimi imionami w tym wieku, w wieku przyszłym, nad wszystkimi imionami osób, które mogą powstać w przyszłości. On został wyniesiony wysoko i zajął miejsce po prawicy Pana Boga. Kochani, dlaczego uważam, że jest to największe duchowe błogosławieństwo i z tego błogosławieństwa płyną te wszystkie inne, do których mamy dostęp, do których dostęp mają osoby,
które przyjęły Chrystusa do swojego życia i których życie Chrystus przemienił. Dlatego, że właśnie kiedy swoimi oczami widzę pogardę dla życia, kiedy widzę to, jak śmierć się panoszy, jak czasami, wiecie, możemy poczuć, kiedy diabeł atakuje, kiedy jesteśmy przytłaczani różnego rodzaju myślami, kiedy widzimy wokół śmierć, widzimy ten bezsens życia, to wtedy możemy z naszymi narastającymi uczuciami zwątpienia, poczucia takiego bezsensu, ulatującej nadziei, odnieść się do tej wspaniałej, przemieniającej, wręcz uderzającej świadomości, że oto Chrystus przyszedł na ziemię. Chrystus umarł za mnie osobiście na krzyżu Golgoty. Jako dobry pasterz oddał swoje życie, aby mnie wykupić. I Chrystus za sprawą Boga po 3 dniach nie został w grobie, ale został wzbudzony z martwych i odniósł ostateczny triumf nad śmiercią. Został też wyniesiony wysoko, wysoko ponad wszelką zwierzchność, władzę, panowanie, tak jak mówiłem. I wszystko, wszystko zostało rzucone mu do stóp. Dlatego kiedy dopada nas taka chwila, w której zastanawiamy się nad sensem życia, bo takie chwile przychodzą również do życia chrześcijan, ale chrześcijanie w odróżnieniu od ludzi, którzy są z dala od Boga, którzy Boga nie uznają świadomie, nieświadomie, są w tej lepszej sytuacji, że w takiej chwili mogą właśnie odnieść się do tego, co stało się na krzyżu Golgoty, do tego niesamowitego błogosławieństwa niebios, duchowego błogosławieństwa niebios i docenić i stamtąd zaczerpnąć siły i mocy do zwycięstwa nad wszelkiego rodzaju złymi myślami, nad wszelkiego rodzaju atakami. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, w 55 wersecie, w miejscu, gdzie rozprawia się z tematem śmierci, z tematem zmartwychwstania, z tematem ostatecznego pokonania śmierci, kiedy śmierć zostanie wrzucona do piekła, kiedy chrześcijanie, ludzie, którzy służyli Bogu, którzy swoje życie oddali Jezusowi Chrystusowi, zostaną przemienieni, a którzy oczywiście dożyją Jego przyjścia, a ci, którzy już nie dożyją, którzy umarli, zostaną wzbudzeni, pisze o takich słowach. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? I dalej w 57 wersecie, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I kochani, wierzę, że jeśli to przesłanie stanie się treścią mojego życia, że Chrystus przyszedł na świat, jako dobry pasterz oddał swoje życie za mnie, aby mnie wykupić. 3. dnia został z martwych wzbudzony i usiadł po prawicy Boga i panuje nad wszystkim, to wierzę, że nigdy śmierć, nigdy, wiecie, ten duch cywilizacji śmierci, nigdy wydarzenia, które być może wstrząsną mną, które odcisną na mnie piętno, nie spowodują, że stracę wiarę w Boga, że gdzieś moja wiara się zacznie chwiać. Te okoliczności, te myśli nie zapanują nad moim życiem. Za każdym razem, kiedy pojawią się takie myśli zwątpienia, spowodowane ognistymi strzałami złego, bo dobrze wiemy, że jesteśmy non-stop atakowani, mamy pełne prawo do tego, aby te strzały zwalczyć właśnie prawdą o zwycięstwie Pana Jezusa Chrystusa nad śmiercią. Ta wielka moc, kochani, która przywróciła Chrystusa do życia, jest nie tylko, że po Twojej stronie, ona jest również Twoim udziałem i udziałem Twojego życia, a przynajmniej powinna być, jeśli jesteś ożywiony z Chrystusem. Boże Słowo mówi tak, w Efezjan, w liście do Efezjan w 2 rozdziale od 4 do 7 wersetu będziemy czytać. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas,
w Chrystusie Jezusie. Kochani, a więc jesteśmy zwycięzcami. To my panujemy nad śmiercią, to my zwyciężyliśmy w Jezusie Chrystusie śmierć i wszelkie myśli złego, które przychodzą i próbują nas stłamsić. Zostaliśmy ubłogosławieni przez Pana naszego wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Jezusie Chrystusie. I chcę na co dzień, aby towarzyszyła mi ta świadomość, również chcę, żeby wam towarzyszyła, kochani, że zostaliśmy wyniesieni wysoko wraz z Chrystusem ponad wszelkie zwierzchności, władze panowania i mamy moc im się sprzeciwiać, mamy moc zwyciężać. To nie one panują nad nami, ale my mamy moc do tego, żeby je każdego dnia pokonywać. To jest nasze miejsce w Jezusie Chrystusie, ale to jest też nie miejsce do tego, żebyśmy tylko tak siedzieli z założonymi rękami i nic nie robili. I chciałbym tutaj odnieść się do tego, o czym ostatnio wiele słyszymy. Słyszymy, kochani, z tego miejsca, brat Bolesław się tym dzielił na wstępie, na nabożeństwie czwartkowym. Słyszeliśmy kazanie naszego brata Rafała José, którzy mówili o największym przykazaniu, drugim po tym, żeby miłować Pana Boga, drugim największym przykazaniu, jakim jest przykazanie miłości. Pan Jezus nakazał nam, powiedział, takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Kochani, jeśli jesteśmy w Chrystusie, a wierzę, że jesteśmy w Chrystusie Jezusie, którzy oddali swoje życie Chrystusowi, którzy się z Nim pojednali, jesteśmy umiejscowieni wysoko razem z Nim, zostaliśmy wzbudzeni, ożywieni wraz z Chrystusem, jesteśmy zobowiązani, aby walczyć dla Niego, aż nadejdzie ostatecznie zwycięstwo, kiedy śmierć zostanie ostatecznie pokonana i wrzucona do piekła. Kochani, rodzi się we mnie pytanie przy tej okazji, co ja ofiaruję innym z tego, czym obdarował mnie Pan Jezus Chrystus. Co mogę dać, w co zostałem wyposażony przez Pana Jezusa Chrystusa? Ostatnio mówiłem ten temat, mi też Pan Bóg położył na sercu, o duchowej wojnie, o duchowej walce. Mówiłem o tym, że każdy z nas jest w tą duchową walkę, wojnę zaangażowanych. Nie ma ludzi, którzy są z boku, bo prędzej czy później zostaniesz wciągnięty, zostaniesz zaatakowany. Masz też zadania do wykonania. Kochani, jestem świadom, że wróg atakuje, wróg sieje zamęt, zamieszanie, zwątpienie. I cały czas toczy się walka o moje życie, ale również o życie moich braci, o życie moich sióstr, o zachowanie wiary. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale szatan nienawidzi tego miejsca i zrobi wszystko, żeby zniszczyć to miejsce. Ale my, kochani, wiemy, kim jesteśmy. My wiemy, po jakiej stronie jesteśmy. My wiemy, że w Chrystusie zwyciężyliśmy złego. Wiemy, z kim zostaliśmy wzbudzeni i te święta są wspaniałą pamiątką i taką proklamacją tego zwycięstwa w naszym życiu. Dlatego ważne jest, kochani, kiedy jesteśmy na tym miejscu, żeby wyznawać swoimi ustami, żeby wołać i mówić i dziękować Jezusowi Chrystusowi za zwycięstwo. Ale chciałbym powiedzieć o czymś jeszcze na sam koniec, kochani. Chciałbym powiedzieć, że w Chrystusie zostaliśmy wyposażeni. Chrystus dał nam pewne narzędzia, które powinniśmy używać, które powinniśmy wykorzystywać. Otwórzcie proszę drugi list do Koryntian, 10 rozdział od 4 do 6 wersetu. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, 4 do 6. Czytamy tam następujące słowa. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Kochani, ten fragment, jestem świadomy tego, w jakim miejscu w Biblii ten fragment jest osadzony. Tam Paweł pisze do zboru, do Koryntian, w sytuacji, w której dochodzą do głosu słuchy, że jego słowa napominające, dające wskazówki nie są poważnie traktowane przez wszystkich, są podważane. I on mówi tutaj o narzędziach takich też dyscyplinujących, ale jestem przekonany, jestem świadomy, że te
ten werset, to o czym tu jest napisane, możemy odnieść do życia każdego chrześcijanina. Jesteśmy wyposażeni, jesteśmy przez Pana Boga ubłogosławieni również orężem do tego, żeby walczyć w walce duchowej. Każdy z nas ma możliwość, aby oddziaływać na inne osoby za sprawą narzędzi, które dał nam Pan Bóg. I mówię to w kontekście, wiecie, tej miłości, tego przykazania. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Jezus Chrystus nas umiłował, ofiarował nam wszystko, ofiarował nam również te narzędzia. I wiecie, mam na sercu, żeby o tym mówić, żeby zachęcać siebie i was do tego, żebyśmy czynili dobrze innym ludziom, ale czynili też jak najwięcej dobrego domownikom wiary. Kochani, nasza modlitwa, bo myślę, że podstawowym orężem naszym jest modlitwa, ma niesamowitą moc. To nie jest sprawa cielesna, ale jak mówi ten fragment, sprawa duchowa i tylko za sprawą Pana Boga ten oręż, ta nasza modlitwa ma moc. I przez tą modlitwę ty i ja możemy okazywać miłość innym ludziom. I do tego, kochani, dzisiaj chciałbym was zachęcić. Jesteśmy ludźmi, którzy poważnie traktują Jezusa Chrystusa i to, co nam dał. I On też nas wzywa, żebyśmy korzystali z tego oręża. Ja chciałbym, żebyśmy ten oręż wykorzystywali do tego, aby modlić się i aby mieć staranie o ludzi, którzy są wokół nas, o staranie o nasz Kościół, o tych, którzy przeżywają różne trudne chwile. Słyszymy i cieszę się, że i zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby dzielić się z Kościołem, dzielić się z wierzącymi tym, co przeżywamy, naszymi trudnościami. Słyszeliśmy o kolanie Daniela, o kolanie Basi, wcześniej o kolanie Janusza. Wiemy, w jakiej sytuacji jest Alicja i jej mama. Kochani, to są sytuacje, w których powinniśmy używać oręża i modlić się i wstawiać się. I kochani, jeśli potrzebujemy motywacji, to spójrzmy na chwilę, jaką moc mają te narzędzia. Mamy, słuchajcie, możliwość, żeby dobrze czynić. Nie zawsze możemy pomóc fizycznie, możemy pomóc dobrym słowem, możemy nawiązać relacje, ale powinniśmy to zrobić przede wszystkim po to, żeby zacząć modlić się o daną osobę, wspierać ją, błogosławić, żeby okazywać ją jej miłość Chrystusową. Wiecie, wierzę, że jak zacznie się to dziać, to Pan Bóg też będzie wysłuchiwał te modlitwy i zaczną się dziać wspaniałe rzeczy, kiedy każdy z nas będzie nosił brzemiona innych. To jest jeden z przejawów duchowego chrześcijaństwa, bycia duchowym chrześcijaninem, a nie cielesnym. O tym też mówił ostatnio pastor. Noszenie ciężarów, brzemion innych. I kochani, mamy oręż i on ma taką moc. Słuchajcie, ma moc burzenia warowni. Jeśli szatanowi udało się już coś zbudować, jeśli udało mu się zdobyć jakiś przyczółek, to twoja modlitwa, drogi bracie, droga siostro, ma wielką moc. Twoja modlitwa ma moc, żeby rozwalić to, co szatan już zbudował. To, co działa, chce zdziałać przeciwko, to dotyczy twojego życia, dotyczy to życia twoich braci i sióstr. Dzisiaj koncentruję się na tym, co ty możesz zrobić dla braci i sióstr, którzy są obok ciebie. Moc burzenia warowni. Ma moc niszczenia wrogich zamiarów. To jest niesamowite, kochani, że nie tylko kiedy dzieje się źle, ale jesteśmy wezwani też do tego, żeby modlić się, żeby wstawiać się, żeby błogosławić, co też czynimy, co chcemy też robić, błogosławić siebie nawzajem, bo modlitwa, bo nasz oręż, który będziemy i który możemy wykorzystywać, ma moc niszczenia też wrogich zamiarów, o których być może my nie wiemy. Jakie są złe zamiary diabła względem. Wiemy, że one są, wiemy, że, ale nie wiemy, wiecie, w jakich dziedzinach diabeł może nas atakować, a dzięki modlitwie możemy niszczyć wrogie zamiary. To my możemy wyprowadzać ten wyprzedzający atak. Kochani, po trzecie, ten oręż ma moc niszczenia zuchwałości podnoszącej się przeciwko Bogu. Ostatnio gdzieś tam na Facebooku rzuciła mi się na opis programu Kuby Wojewódzkiego. Nie muszę wyrażać swojej oceny o tym człowieku i o tym, co on reprezentuje, jego programy, jego wypowiedzi. Widziałem opis koniec cywilizacji chrześcijaństwa, koniec ery chrześcijaństwa, wiecie, i to w kontekście nowego
nowego programu, który emituje TVN, promującego no, straszne rzeczy i promujące te rzeczy, wynoszące te rzeczy, które są obrzydliwością dla Boga, do czegoś normalnego. I taki opis: koniec ery chrześcijaństwa, a twoja i moja modlitwa ma moc niszczenia zuchwałości podnoszącej się przeciwko Bogu. I dlatego tak w tym kontekście pomyślałem o modlitwach, które są podnoszone w naszym zborze, między innymi przez siostrę Basię i innych, o kraj, o rządzących. Wiecie, ta modlitwa ma moc, ta modlitwa ma sens. Ona ma moc zatrzymać tą i zniszczyć zuchwałość, która podnosi się przeciwko Bogu. Po czwarte, ten oręż ma moc zniewalania każdej myśli do posłuszeństwa Chrystusowi. I również po piąte, te narzędzia, które mamy postawione nam przez Pana Jezusa do dyspozycji, dodają mocy i odwagi do siania sprawiedliwości tam, gdzie pojawia się jakikolwiek przejaw nieposłuszeństwa. Kochani, jesteśmy do tego wezwani. I na koniec krótki fragment wezwania apostoła Pawła do chrześcijan właśnie w Efezie, kiedy kończył już swój list, poprosił ich o jedno. Myślę, że to jest dobre podsumowanie i to potwierdza, że my powinniśmy używać również w naszym kościele, mając na myśli naszych braci i siostry, również oręża modlitwy. 6 rozdział, 18 werset. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Wstawiajcie się przy tym za mną, aby gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Wstawiajcie się przy tym za mną, wstawiajcie się za wszystkich świętych. Kochani, powiem żartem, że mamy tą łatwość, że nie jest nas wielu i myślę, że nie będzie problemem, jeżeli w ciągu tygodnia będziesz modlił się i udać się pomodlić o wszystkich, którzy są w naszym kościele. To jest przejaw miłości, to jest przejaw, wiecie, też wdzięczności Panu Bogu za to, czym obdarzył twoje życie, a On obdarzył twoje życie wszelkim duchowym dobrodziejstwem niebios w Chrystusie Jezusie. I do tego dzisiaj chciałbym was zachęcić i to chciałbym nam i sobie przypomnieć, że i zostaliśmy umiejscowieni wysoko, wysoko postawieni w Jezusie Chrystusie. Zostaliśmy wzbudzeni razem z Nim. Zwycięstwo należy do nas. Mamy pełne prawo powiedzieć myślom, które próbują nas ogarnąć, zaatakować. Zwycięstwo dokonało się na krzyżu i zwycięstwo jest w Chrystusie i ja mam udział w tym zwycięstwie, jestem Chrystusowy i też jesteśmy zobowiązani, kochani, do tego, żeby wspierać się nawzajem, żeby się błogosławić i tą okazję właśnie chcę wykorzystać, żeby do tego nas zachęcać. Amen.